się dla mnie przedstawić. Sławomir Zawiślak, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rokę Zamość, w funkcji społecznej, poseł na Sejm RP. Proszę, komentarz. Na dzisiejszej konferencji razem z głównym inwestorem, Stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem, reprezentowanym przez pana Tomasza Dudka, jako przedstawiciele instytucji czy organizacji, która wspiera tę inwestycję, jako podmiot, który podpisał umowę w 2018 roku o współpracy. Tam stowarzyszenie właśnie Bitwa pod Komarowem podpisało umowę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w celu budowy pomnika jazdy, chwały jazdy kawalerii polskiej w Komarowie. Dzisiaj chcemy przedstawić efekt tych działań społeczników, którzy przez ten okres czasu po wmurowaniu w 2019 roku aktu erekcyjnego podjęli aktywną i efektywną pracę w kontekście oddania tego pomnika ku chwale bohaterów, którzy walczyli w 1920 roku i zwyciężyli w bitwie z Bydonnym pod Komarowem, czyli polskich kawalerzystów. Marzenie kawalerzystów sprzed II wojny światowej się spełnia. Pomnik planujemy oddać już jako inwestycję zakończoną podczas tegorocznych świąt bitwy i chciałbym podziękować w imieniu tak naszego stowarzyszenia, ale też i głównego inwestora, wszystkim tym, którzy wsparli naszą inicjatywę, społeczną inicjatywę poprzez przekazywanie datków. Większość środków pozyskane zostało od prywatnych darczyńców, Polaków, świadomych polskiej wielkiej historii, którzy zainwestowali swoje prywatne pieniądze w to dzieło. Dziękujemy rządowi polskiemu. Dzięki temu pomnikowi, który będzie odsłonięty niedługo, będziemy mogli poprzez ich ścieżki dydaktyczne, planowane muzeum, przypominać wielką chwałę oręża polskiego i uczyć młode pokolenia miłości do ojczyzny. Także poznają młodzi ludzie rozmiar tego wielkiego zwycięstwa, zasług naszych przodków, którzy wielokrotnie walcząc o wolną ojczyznę, także kawalerzyści, dokonywali cudów i wygrywali bitwy z nieprzyjacielem. No, ważną sprawą dla nas także jest kwestia odbycia tej uroczystości i zorganizowania. Prowadząc tę inicjatywę, która ma wymiar patriotyczny, narodowy, wychowawczy, no, też myślimy cały czas o tym wymiarze współczesnym. Jesteśmy wdzięczni za fragment drogi, która jest tam do pomnika już zrobiona w kontekście asfaltu. Cieszymy się z toczącej się dyskusji publicznej, która dotyka kwestii potrzeby dokończenia tej inwestycji. Cementówka dalej niszczeje w tym momencie. Wierzymy, że ona będzie zrealizowana i wtedy byśmy w przyszłym roku mogli osiągnąć dwa cele. Jeden, wielką radość patriotów z oddania tego miejsca, tego pomnika, który będzie miejscem podobnej chwały jak Bitwa pod Grunwaldem oręża polskiego, ale z drugiej strony będzie prezent dla współczesnego społeczeństwa, czyli też dojazd do tego miejsca pamięci narodowej, które będzie, wierzymy, bardzo często odwiedzane. Panie pośle, a czy jest szansa na to, aby ta uroczystość w ogóle odbyła się wspólnie, jedna, żeby nie było podziałów? Patriotyzm nie jest własnością nikogo, w związku z tym cieszę się bardzo osobiście jako poseł, ale też jako prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, że tak wiele różnych organizacji, samorządy, szkoły, Wojsko Polskie, Kościół i tak dalej organizują uroczystości patriotyczne. Faktem jest, że Święto Bitwy pod Komarowem rozpoczęło swoje jak gdyby funkcjonowanie z chwilą odzyskania współczesnej Polsce niepodległości naszego kraju. W 1989 roku to był efekt działań mieszkańców gminy Komarów, władz samorządowych wtedy na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. To święto zostało wdrożone także przy wsparciu świętej pamięci senatora Lipko, także przy wsparciu Solidarności rolników indywidualnych, wielu ludzi i funkcjonowało w tym wymiarze społecznym. Faktem później jest, że powstała ta inicjatywa święta niejako drugiego z inicjatywy samorządu. To nie przeszkadza. Natomiast faktem jest, że to święto, które jest teraz w Komarowie, jest to wielka zasługa środowisk kawaleryjskich na czele ze Stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem, które od już wielu lat, no, to zaangażowanie tych społeczników nadało niesamowicie wspaniały efekt. Rekonstrukcje historyczne piękne. My jako społecznicy w związku z tym kontynuujemy tą pracę i będąc tym podmiotem, który oferował niektórym oficjalnym
środowiskom, także samorządowym, wykonanie tej inwestycji. Musieliśmy my to robić. No, jesteśmy zobligowani sami zorganizować to święto w sposób jak najlepszy. Jeżeli będą takie podmioty, które zechcą wnieść wielki wkład w jego organizację, znaczący, ważny, to bardzo chętnie z tymi podmiotami będziemy współpracować. Natomiast główny obowiązek tego święta, organizacji tego święta jest na nas i nie uciekniemy od niego i chcemy go zrealizować. Natomiast nie bronimy nikomu, żeby organizował kolejne uroczystości, ponieważ no, to jest przypominanie tej wielkiej chwały oręża polskiego. Najważniejsze, żeby to nie kolidowało. Jaki to był okres od 2018 roku do aktu dla Was, dla Państwa, dla Stowarzyszenia? Co no to się działo tak najważniejsze takie rzeczy? No to był okres na początku pięknej, wspaniałej pracy właśnie Stowarzyszenia Bitwa pod Komorowem, środowisk kawaleryjskich pana Jana Dworzyckiego, projektanta pomnika, także tej pracy, którą te środowiska wniosły, żeby koncepcja pomnika się pojawiła, projekt, żeby te wszystkie no, biurowe sprawy, te urzędowe sprawy doprowadzić, żeby ten pomnik, jego projekt został zaakceptowany, niejako zatwierdzony. No później była ciężka praca w kierunku, żeby inwestycje zrealizować. No, spotykaliśmy się z takimi odczuciami, że nie wierzą, że ludzie, że to będzie zrobione. Niektórzy, do których zwracaliśmy się z ofertą współpracy, reprezentanci samorządu, niestety tę ofertę odrzucili. Nie mamy żalu. No i przyszła decyzja, no to trzeba robić, że tak powiem, dalej w duchu tym społecznym. I tutaj, tak jak powiedziałem wielokrotnie, Stowarzyszenie Bitwa pod Komorowem zdało egzamin na czele z panem Tomaszem Dudkiem. Cieszę się, że Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej stanął u boku i też wedle słów przedstawiciela tego zacnego stowarzyszenia zdał ten egzamin. Mamy efekt taki finalny, że doprowadziliśmy do tego, że tak strona społeczna zrozumiała naszą inicjatywę i ten grosz ważny dla inwestycji wpłaciła, zdecydowanie największy. Z kwoty około 3,5 miliona złotych, które na pomnik będą wydane, to 60% tych pieniędzy, tak obliczamy mniej więcej, to są środki prywatne, przekazane przez prywatnych darczyńców. Jesteśmy wdzięczni, że te wszystkie projekty składane do strony rządowej, dobrze przygotowane, oczywiście też uzyskały dofinansowanie i tutaj strona rządowa ma swój wkład w organizację i oddanie tegoż pomnika. Natomiast jest dużo mrówczej pracy, takiej, która angażuje czas prywatny, ale robimy to świadomie, bez żalu. Wiemy, że przede wszystkim jest cel najważniejszy, a ten cel na końcu to jest nie tylko, że stanie pomnik jako piękne dzieło artystyczne, bo myślę, że to już mam opinię ze środowiska kawaleryjskiego, będzie jeden z najpiękniejszych pomników w Europie kawaleryjskich, ale właśnie środowiska kawaleryjskie, my także szanujący historię współczesną Polacy, przez ten pomnik będziemy mieli piękne miejsce do wychowywania młodych pokoleń i uczenia tej historii, która się na bitwach, na polach pod Komorowem wydarzyła. W związku z tym dla tej edukacji narodu, wyrabianiu takiego, powiedzmy, twardości w kontekście opinii, że naród polski jest ważny, ma wielkie miejsce w historii Europy, a przez to możemy w współczesnym świecie walczyć o własne interesy skuteczniej, będzie to ważne zadanie. Witold Marucha, sekretarz Światowego Związku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, mieszkaniec gminy Komarów Osada. Właśnie o tym aspekt. No jednocześnie jestem przedstawicielem społeczności lokalnej z terenu gminy Komarów Osada. Społeczność lokalna gminy od początku wszystkich inicjatyw mających na celu upamiętnienie bohaterską bitwę pod Komarowem uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach. Pierwsze miały miejsce już w 1984 roku, gdzie te uroczystości były organizowane przez Solidarność z Komarowa Rolników Indywidualnych, a także struktury Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z terenu Komarowa. I ta działalność jest widoczna do dnia dzisiejszego. Przez te wszystkie lata, gdy były organizowane uroczystości, mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczyli, wspierali Stowarzyszenie Bitwy pod Komarowem, kiedy już zaczęło właśnie aktywnie realizować upamiętnianie bitwy, wspierali nasz związek, który też brał w tym udział i ma to miejsce do dnia dzisiejszego. W tym roku również podczas obchodów mieszkańcy gminy Komarów będą pomagać przy organizacji uroczystości. I teraz serca. Co pan czuje?
Serca czuję dumę. Jestem dumny z tego, że taki pomnik będzie wzniesiony w mojej gminie. Jest to niewątpliwie również duża szansa dla gminy. Będzie takim charakterystycznym elementem gminy, wizytówką można by powiedzieć, która będzie przyciągała na pewno inwestorów, ludzi z pasją, ludzi z inicjatywą, którzy będą chcieli podejmować różne inicjatywy, czy bliżej związane z pomnikiem i z bitwą, czy z agroturystyką, turystyką. Mamy piękne tereny w gminie Komarów, dotykamy lekko Roztocza, także to wszystko można ładnie połączyć, ładnie skomponować i wiele różnych dobrych, przyjaznych mieszkańcom, nie zakłócających tego ładu, który obecnie tam jest, realizować. Społecznością lokalną. Nie było to łatwe w latach 80., ponieważ prezesy stowarzyszenia nie było dokonane. Jakie są plany? Otóż jesteśmy w bardzo zaawansowanym stopniu inwestycji. Króciutko, bardzo szybko pomniku. Pomnik ma wysokość około 19,5 metrów. Pierwszy poziom to jest poziom, na który człowiek będzie mógł wejść. To jest 1,5 metra ponad ziemią. Oczywiście do tego będą służyły schody. To będzie miejsce, na którym będzie utworzone mauzoleum. Będzie ono w kształcie kwadratu z 4 słupami. Te słupy po stronie zewnętrznej będą upamiętniały wszystkie pułki kawalerii i artylerii konnej. Natomiast wnętrze będzie poświęcone bitwie pod Komarowem. Będzie to forma mauzoleum. Na tym wszystkim na wysokości 3,80 będzie pulpit. Powyżej, po dwóch stronach, skrzydła husarskie, właśnie do tej wysokości 19,5 metra. Pomiędzy tym będą sylwetki szarżujących kawalerzystów odlane z brązu. I teraz na jakim my jesteśmy etapie? Otóż mamy wszystko wykonane do poziomu 3,80, czyli do wysokości, na której będą ustawione nasze rzeźby. Pozostały z tych elementów betonowych do odlania nasze skrzydła husarskie. Wszystkie odlewy z brązu są już wykonane. Są one w tej chwili jeszcze w kawałkach. Wynika to z tego, że dopiero po tych odlewach, po zyskaniu wnętrza tych brył, inżynier Dworzycki, Jan Dworzycki, projektuje wewnętrzną konstrukcję. Ona będzie docinana laserowo w odpowiednich kształtach, żeby to wszystko się mieściło, ale w niektórych miejscach z ciekawości też zalewane dla dociążenia, dla wzmocnienia konstrukcji, między innymi ołowiem. Mamy również taką na dzisiaj przygotowaną niespodziankę. Otóż jeden z naszych darczyńców postanowił ufundować miniaturę tych rzeźb w skali 1:8. Nas na to nie było stać ze względu na to, że wszystkie środki przekazywaliśmy na fizyczną budowę pomnika. Natomiast dzięki tym małym modelom możemy zobaczyć, jak to wygląda. Dotychczas te modele, które mieliśmy, były z mas plastycznych. To, co widzicie Państwo, jest odlane z brązu i taka będzie też kolorystyka naszego pomnika i te sylwetki właśnie będą między tymi naszymi skrzydłami. Oczywiście nie jest to jeszcze ostateczne ustawienie tych koni, z tym będziemy się jeszcze bawili, bo to są przede wszystkim prace rzeźbiarskie, tak? Będziemy musieli tutaj zrobić troszeczkę wizualizacji i dopasować to tak, żeby ten wygląd pomnika był jak najlepszy. I skomplikowany proces, ponieważ będzie to praca na wysokościach, w związku z tym muszą być różnego rodzaju formy, rusztowania, dźwigi i tak dalej. Jesteśmy po rozmowie z Instytutem Pamięci Narodowej. Ten komplet, oczywiście każdy z tych, w ten proces budowy pomnika i utwardzenie tej niezbędnej powierzchni
Zakres będzie oczywiście, z czego 835 tysięcy jest zdofinansowań z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach różnych programów i to było przede wszystkim właśnie przekazana na odlewy z brązu. Otrzymaliśmy również 700 tysięcy od prezesa Rady Ministrów betonowe. Kwota, przepraszam, tak, pozyskana od darczyńców, to były różne, obecnie na naszym koncie figuruje kwota około 70 tysięcy złotych, ale mamy już zapewnienie od darczyńców, którzy będą nas dalej chcieli wspierać. Tu też prośba do członków stowarzyszenia, żeby omówić właśnie ten nasz pomnik w przestrzeni wszystkich pomników. Skrzydła husarskie. Niedługo pewnie go wybierzemy i musimy przejść do tych robót mokrych, czyli budowlanych, które będą trwały zgodnie z procesem budowlanym. Musimy te szalunki cały czas przesuwać i piąć się w górę. Oczywiście obecnie zakończyłem w zasadzie wstępne zaprojektowanie konstrukcji wsporczych do rzeźb. Musimy do każdego konia podchodzić indywidualnie. Rzeźby musiały być zeskanowane dokładnie od środka i musimy te wszystkie blachy, kształtowniki dopasować, pospawać do siebie. Dodatkowo musimy dociążyć elementy mocujące, czyli te dwie nogi każdego konia, które będą nam trzymały rzeźby ołowiem. Także jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z odlewnikami i oni już w zasadzie zamawiają materiały, dostali wytyczne tutaj ode mnie i idziemy do przodu. Także z mojej strony to tyle. Ta inicjatywa środowisk kawaleryjskich Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, nas jako Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który został zaproszony do współpracy, podpisaliśmy porozumienie celem wybudowania tego pomnika w 2018 roku, staraniem zdolnych ludzi i chętnych do pracy społecznej, których między innymi w części widzicie Państwa przy tym stole, idzie w bardzo dobrym kierunku. Wsparcie Polaków, także finansowe, tego świetnie przygotowanego projektu pod kątem artystycznym przez stronę społeczną, Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, zadbanego, jeżeli chodzi o jego mocowanie techniczne, bardzo dobre przez pana Jana Dworzyckiego, także wsparcie finansowe rządowe i nasza społeczna praca idzie w tym kierunku, że tak jak powiedział pan prezes Dudek, wszystko wskazuje na to, że przy tegorocznych uroczystościach Bitwy pod Komarowem ten pomnik będziemy odsłaniali. Jest to ważne, dlatego że w tym miejscu chwały Kawalerii Polskiej powstanie piękne dzieło artystyczne, ale według nas dzieło, które będzie też ważnym elementem przyciągających turystów tutaj na teren Zamojszczyzny. Wierzymy, że będzie żyło tak jak miejsce bitwy pod Grunwaldem. Jest w pewnym sensie to miejsce takie nośne w kontekście i gospodarczym, tak? Przez to. Ale oczywiście to będzie także miejsce, gdzie będzie można piękną edukację historyczną młodego pokolenia przeprowadzać. Te zamiary stowarzyszeń, na czele ze Stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem, społeczników ze środowiska kawalerskiego są dalej wspaniałe, żeby tam były ścieżki edukacyjne i żeby tam ci wszyscy, którzy odwiedzą to miejsce pamięci narodowej, zapoznali się z historią najnowszą, której świadkiem byli bohaterscy, zwycięzcy, kawalerzyści polscy, którzy pod Komarowem, pod Wolicą Śniatycką w 20 roku pogonili słynnego Budionnego, który miał bardzo znaczną przewagę liczebną i techniczną. Cieszę sobie, która wniosła chociażby jak najmniejszą cegiełkę czy finans. Zdarza. Pominę to działanie indywidualne, rozpocznę jakby od czasu stworzenia Stowarzyszenia Bitwa pod Komorowym, czyli od 2007 roku. Zobaczcie Państwo, co się w tym czasie wydarzyło. W 2008 roku w 2009 wystąpiliśmy do Ministra Obrony Narodowej ustanowienie Święta Kawalerii Polskiej i to Święto Kawalerii Polskiej jest w kalendarzu Sił Zbrojnych na okoliczność bitwy pod Komorowem. To było bardzo istotne. Następne właśnie uroczystość pierwszego święta pod Komorowem w 2010 roku, ale również potężny plan filmowy Bitwy Warszawskiej 1920.
Następnie udało nam się przecież wspólnie, już po współpracy z panem posłem, ochronić pole bitwy przed farmą wiatrową. To było naprawdę wielkie wyzwanie, które opóźniło nam wszelkiego rodzaju prace związane z budową pomnika, ale udało się to zrobić. Pozyskanie terenu na działkę, plany filmowe z panem Bogusławem Wołoszańskim, to wszystko, tą bitwę pod Komarowem przeniosło do tej przestrzeni publicznej, ale zobaczcie, co też się wydarzyło 2017 roku. Przecież rozpoczęliśmy współdziałanie i ćwiczenia z Wojskiem Polskim, gdzie ten szalony pomysł wprowadzenia tego konia z powrotem do Wojska Polskiego, do działań bojowych, był wyśmiewany, a dzięki tym naszym ćwiczeniom powstał w międzyczasie WOT, który czynnie z nami ćwiczył i dzisiaj te konie są na granicy polsko-białoruskiej, pilnują. To jest też nasza zasługa, nasza ciężka praca. Także zmierzam do tego, że ten Komarów staje się takim bardzo ważnym miejscem w Polsce. Tak, na międzyczasie organizacja, tak. Logistyczne, no, to było gigantyczne. No, nie było takiego wydarzenia, ja nie przypominam sobie takiego wydarzenia nawet w Europie, żeby 480 koni było na imprezie. Wszyscy umundurowani, wszyscy pielęgnujący ten piękny okres naszej historii. Także, jak widzicie Państwo, no, to nie jest tak, że tylko ta historia się tutaj toczy. Historia, czy wspominanie tej historii, upamiętnianie, ale to jest też tworzenie przyszłości. Dlatego, bo upamiętnienie tego naszego żołnierza, który konno walczył, będzie też powodem do tego, żeby ludzie przyjeżdżali na nasz teren i żeby korzystali z tych uroków krajobrazu. Też i w jakiś sposób zostawiali tutaj swoje złotówki i dzięki temu ten region może zacząć jeszcze mocniej funkcjonować. Ale też następna przyszłość, choć jest takie powiedzenie, że koń to przeżytek, ale ten koń w Wojsku Polskim, który funkcjonuje i ten program jest rozszerzany, okazuje się, że się bardzo sprawdza. Więc to wszystko ma, to co robimy, nie tylko taki wymiar upamiętnienia, nazwijmy w cudzysłowie, może brzydko, nawet pewnych zaszłości, ale pewnej przyszłości. I to jest chyba bardzo ważne i w tym kierunku zechcemy na pewno iść i ten Komarów zechcemy rozwijać, choćby pod takim kątem, że wprowadzenie tej edukacji, takiej żywej lekcji historii, ale też różnego rodzaju właśnie eksperymenty, formy nowoczesne, 3D, 4D i tak dalej, coś, co no dzisiaj jest czytelne, coś, co dzisiaj jest takim zjawiskiem, które dociera do tej społeczności, zwłaszcza do młodzieży. I to jest nasz kierunek, to jest nasz cel. A chcę poprzez to powiedzieć, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i nie postawiliśmy jeszcze kropki nad i, po prostu będziemy ciężko pracowali. I tu już takie rozmowy z panem posłem, z Witkiem, Janek też, jako członek Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, też jest już w to zaangażowany. No dzisiaj już planujemy tu poprzez pana posła spotkanie z ministrem edukacji narodowej, z panem Przemysławem Czarnkiem, żeby omówić ten proces edukacji, jak ten Komarów przywrócić do tej świadomości już w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich, żeby no ta wiedza do jak najszerszej grupy docierała. I tu już mamy nawet kandydatkę, osoby, która się tym zajmie. Będzie to małżonka naszego konstruktora, bo wiem, że jest bardzo aktywna i właśnie tym całym procesem wdrażania tego do edukacji zajmie się. Ja mam nadzieję, że pan poseł nam w tym wszystkim pomoże i też będzie popychał ten wózek. Wszystkim nam na tym po prostu zależy. Dziękuję. Ja myśleliście państwo o tym, żeby zrobić, nie mówię o otwarciu pomnika, prawda, ale w przyszłości jedną wspólną uroczystość. To znaczy, Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem razem z partnerami zajmowała się zawsze częścią kawaleryjską. Nic z tym było nadzwyczajnego. My jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, tylko na zasadach partnerstwa. To jest chyba bardzo istotne. Proszę pamiętać o tym, że wszystko by inaczej wyglądało, gdyby nieszalone plany z farmami wiatrowymi, z utrudnianiem pewnych rzeczy. To absolutnie nie oznacza, że my jesteśmy skłonni do jakiejś współpracy. Wręcz odwrotnie, jesteśmy otwarci dlatego, bo my nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla przyszłości. I przyszłość nie będzie pamiętała, że
była jakaś taka atmosfera lepsza czy gorsza, tylko będzie patrzyło na to, co powstało, co jest i z czego można się cieszyć. Absolutnie nie zamykamy przed nikim drogi, natomiast na zasadach partnerskich i jesteśmy gotowi do rozmów. Ja może dodam, Stowarzyszenie Bitwa pod Komorowem po uzgodnieniach, z tego co wiem, pan prezes nie zaprzeczy, wielokrotnie występowało z inicjatywami oficjalnymi, także pismami do władz samorządowych, żeby tutaj to wszystko ogarnąć i zrobić w sposób wspólny. Nie byłem uczestnikiem tych spotkań, natomiast rzeczywiście nie udało się. My kontynuujemy w tym dziele uczczenia pamięci bohaterów spod Komorowa. To wszystko, co zaprojektowała strona społeczna, jak to pan sekretarz powiedział, jeszcze w 1984 roku. Tam były uroczystości w sobotę w kościele i była ta część na polu bitwy kolejnego dnia. Tak? I my to trzymamy cały czas i kontynuujemy. Tak? W związku z tym tutaj z naszej strony nie ma jakiegoś wejścia w jakiś tam scenariusz. My robimy to swoje. Natomiast oczywiście my nie możemy zabraniać nikomu działania innego. Natomiast rzeczywiście zauważcie państwo, że w tym momencie sytuacja wygląda w taki sposób, że wydaje się, że strona społeczna bardzo rzetelnie dba o jak najbardziej poważny i atrakcyjny sposób przekazania tejże historii w Komorowie, ponieważ my nie zapraszamy tych innych, może i ważnych przy organizacji elementów technicznych, bo wiemy, jak się czasami odbywały uroczystości na dole, gdzie na miejscu, na górze była kawaleria, była rekonstrukcja historyczna, była prawdziwa historia. Nie krytykując tego, co się działo w innych miejscach, my dbamy o ten wymiar historyczny i dodam też, to pan prezes pewnie potwierdzi, że w kontekście samorządu, także oficjalnymi pismami na etapie budowy pomnika zwracaliśmy się z prośbą o nie tyle wsparcie, a nawet przejęcie inicjatywy, a my będziemy wspierali, tak? To się nie spotkało z pozytywnym przyjęciem. My tego nie oceniamy. Czy to należy oceniać negatywnie, czy źle. Samorządy mają bardzo wiele funkcji do spełnienia i nie nam się po prostu obrażać. I dlatego postanowiliśmy, że my tego, co środowiska kawaleryjskie, pan prezes Dudek, pan inżynier Dworzycki i inni twórcy projektu pomnika wymyślili, my tego nie damy zakopać i będziemy to kontynuowali. Faktem jest na dzień dzisiejszy, podsumowując, że chcemy z wszystkimi współpracować na zasadach poważnych, partnerskich, bo myślę, że strona społeczna, Stowarzyszenie Bitwa pod Komorowem, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przy wsparciu społecznym, ale także i rządowym, udowadnia, że jest w stanie realizować wielkie projekty, bo będzie odsłonięcie tego pomnika. Tak, no także prosimy, żeby nas też tak samo traktować. Ja myślę, że tutaj należy też jakby rozróżnić, bo o tym wszyscy zapominają, że odkąd ja działam od 2000 bodajże roku, a od 2000 bodajże pierwszego tą kawalerię tam wprowadzam pod Komorowem, zawsze była część oficjalna, uroczystość patriotyczno-religijna i zawsze była część kawaleryjska i to jakby do dzisiaj się nie zmieniło. Od 2000 bodajże 6 czy 7 powróciliśmy do capstrzyków, które kiedyś były organizowane w Komorowie i to konsekwentnie realizujemy i ja myślę, że tak naprawdę nie ma tutaj co kruszyć kopii o to, bo nawet jeśli prześledzicie państwo program, to oprócz setnej rocznicy bitwy pod Komorowem, kiedy to wydarzenie było ogólnopolskie i było to oficjalne święto kawalerii organizowane przez Stowarzyszenie Bitwa pod Komorowem, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ale również przez Dowództwo Garnizonu Warszawa, tak? A my musimy też rozróżnić troszeczkę święto kawalerii polskiej od uroczystości rocznicowej bitwy pod Komorowem, tak? Bo to też jest istotne. Natomiast tak jak mówię, no jesteśmy naprawdę bardzo otwarci. Coraz częściej do nas się wiele osób zgłasza i przy tym projekcie całym chce być. Natomiast no przy tym wysiłku, który myśmy zrobili, wykonali tą ciężką robotę, no my jesteśmy na takim etapie, że chcemy mieć naprawdę partnerów poważnych, którzy realnie pomogą. Realnie pomagają, nie tylko po prostu są, bo wypada, bo tak trzeba. Ja naprawdę przy okazji setnej rocznicy, czy przy okazji nawet podpisania aktu erekcyjnego miałem tyle zgłoszeń, tyle
ludzi chętnych, żeby przemawiać i tak dalej, i tak dalej. Tylko ci ludzie w żaden sposób nie angażowali się w to i też nie widzimy powodu, żeby wydłużać nasze imprezy, uroczystości tylko dlatego, że ktoś chce sobie coś przy okazji tego ugrać. No, zapraszamy wszystkich, dokładnie wszystkich, pod warunkiem właśnie takim, że szanuje nasz program, naszą autonomię i jest dla nas realnym, rzeczywistym partnerem. Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komorowem, ale też i współautor koncepcji pomnika. I bardzo proszę. Przed nami jest mały model w skali 1 do 8 sylwetek z pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej. Jest to coś, na co stowarzyszenia nie było stać, natomiast dzięki jednemu z darczyńców, anonimowych darczyńców, mamy wreszcie ten model. I dzięki temu możemy Państwu pokazać, jak to będzie wyglądało, oczywiście w skali 8 razy większej, ale też służy nam do określenia kolorystyki, ustawień tych koni, światła, cień i tych wszystkich elementów, które będą miały wpływ na te walory artystyczne, na ten odbiór tego pomnika. Także wydaje mi się, że rzeczywiście jest bardzo duża dynamika w tym wszystkim, że ten pomnik powinien spełnić swoje zadanie i powinien cieszyć oko wszystkim, którzy przyjadą i go zobaczą, a przede wszystkim w godny sposób upamiętni tych naszych wspaniałych kawalerzystów II Rzeczypospolitej. Wspomniałeś coś o tym, że będzie pomnik widoczny z każdej strony świata. Tak, pomnik, takie było założenie, że pomnik będzie dominantą przestrzenną, ponieważ zlokalizowany jest na paśmie wzgórza 255. I już dzisiaj, mimo że nie ma skrzydeł, mimo że nie ma jeszcze tych 19,5 metra, a ma na ten moment 4,5 metra wysokości, już jest widoczny z drogi Zamość Komarów, jest również widoczny już z drogi Zamość Hrubieszów, więc myślę, że w momencie, kiedy te skrzydła powstaną, będzie widoczny, będzie na pewno widoczny z trasy S17, która jest planowana, co również dla nas jest ważne, a też poprzez iluminacje jakieś świetne, nocne, też będziemy zaznaczali jego wizerunek. Tak powinna wyglądać chwała. No, chwała powinna się świecić, błyszczeć i być widoczna, rozpoznawalna i czytelna. To na koniec. Kiedy przecięcie wstęgi? No, mamy nadzieję, że pod koniec sierpnia 2022 roku, czyli w 102. rocznicę bitwy pod Komarowem. Mamy nadzieję, że to się uda, no chyba, że będą jakieś niespodzianki technologiczne, bo trzeba pamiętać, że to jest bardzo skomplikowany proces. To, co na konferencji mówiliśmy, to właśnie między innymi mówi o tym, że nie wszystko zależy od finansów. Wiele etapów zależy po prostu od tych możliwości technologicznych.